Cześć, 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 mówię Ania, witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. I jak widać, przede mną jest planer, więc czas najwyższy przygotować strony na marzec. Jak widać, tutaj strony są z poprzedniego tygodnia, znaczy te z filmu, które były w poprzednim tygodniu, na pierwsze dwa dni tygodnia, który będzie. A tutaj już mam przygotowane i rozrysowałam sobie strony na marzec. Tutaj gumkowałam coś. Pluski się. Co ja tam chciałam? Jak już mówiłam w poprzednim filmie, to nawet rozważałam zmianę klimatów, ale przyszedł pomysł na pierwszą stronę marca. Jeszcze cały czas właśnie z tych samych papierów stamperiowych, więc myślę, że jeszcze w marcu te papiery będą mi towarzyszyć, a potem się zobaczy. Nie mam żadnego konkretnego planu tego, co będzie później. Trochę idę na żywioł. Co ja chciałam? Więc plan na pierwszą stronę mam dość konkretny, na kolejne nie. Więc będę teraz improwizować. Pomijając pierwszą stronę, będę improwizować i zobaczymy. Zobaczymy, co mi z tej improwizacji wyjdzie. Mam tutaj maskę, którą kiedyś w swoim czasie bardzo lubiłam i sporo używałam. Teraz zamierzam znów do niej wrócić. Widać, że się już w pewnym momencie troszkę uszkodziła, ponieważ używałam jej zbyt gwałtownie i niezgodnie z kierunkiem piór. No, ale mi się trudno. Zatrzymam trochę tutaj, żeby sobie nie pobrudzić, bo skrzydło będzie po drugiej stronie również. To by było na tyle, że tutaj mi trochę wyjechało. No a co jeszcze dalej sobie przygotowałam? Przygotowałam sobie piękną panią tańczącą. Pana tym razem sobie wywaliłam. Nie jest mi tu potrzebny. Więc przyklejamy. Panią sobie już wycięłam przy okazji siedzenie i tam robienie innych rzeczy. Tutaj mam sobie szkic, jak ona będzie tutaj umieszczona. Dodatkowe elementy mi się tutaj zrobiły, no ale całkiem nawet śmiesznie wyszło, muszę powiedzieć. Jeszcze chciałam dodać wachlarze. Muszę powiedzieć, że tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o motyw. Bardzo ładnie też w sumie wyszły te skrzydła. O, no i chyba na tyle. Bo nie będę tu więcej rzeczy dodawać, dzieje się i tak bardzo dużo.
i myślę, że tyle wystarczy, o tak powiem. Wchodzimy w kolejne strony. Tutaj także coś sobie wypiszę. No i można zacząć ozdabiać. Ostatnio robiłam inne rzeczy, muszę się dokopać do moich papierów planerowych. I tak się zastanawiam, co sobie tutaj użyję. Może sobie wytnę to okno. Ale oczywiście tutaj jakaś maska jest potrzebna i to będzie ta sama co zawsze, znaczy nie zawsze, ta sama co ostatnio. Maskujemy. Na drugiej stronie za chwilkę, to najpierw zajmę tą. W sumie zasłoniłam wszystko. Trudno. Zasłoniłam to, co pomaskowałam tutaj. Grafika okazała się nieco większa niż... Tak, zamiast przymierzyć to niż się spodziewałam. No ale... Nie ma problemu. Tutaj znów karta. Odłożyłam gdzieś nożyczki. To biorę inne. Na szczęście mam ich trochę. Tym razem może jakiś motyw motoryzacyjny. Stare samochody zawsze są fajne. Znaczy oczywiście podejrzewam, że bardziej do oglądania niż do jeżdżenia. Chociaż ja się jeszcze na dość starą motoryzację załapałam, łącznie z całkiem dużą wyprawą syrenami. Całkiem dużą wyprawę syrenami. Więc powiedziałabym z podobnych klimatów, jeżeli chodzi o to, no takich trochę bardziej tutejszych oczywiście. I co? Co ja chciałam? Wiem, co chciałam. Tutaj sobie jednak linijki zrobię, bo one mi się spodobały. Więc będą. Jak ciwo. Tutaj sobie jednak wrzucę jakąś naklejkę. Jedną albo drugą. I coś tutaj. Muszę trochę obrywać taśmę, ponieważ była trochę tak naderwana i
widzę kocie włosy tutaj. Kocie włosy mi tutaj w pracowni towarzyszą regularnie. Kawa też może być. No i idziemy dalej. Teraz muszę sobie najpierw coś wymyśleć, co ja tutaj dam, a potem dopiero będę maskować. Co ja tutaj mam fajnego? To wezmę mały zestaw. Może karta taka muzyczna bardziej. I może drugą wezmę. Też mi się rzuciła w oczy. Znowu sobie źle ustawiłam tutaj lampy. To wszystko bardziej głębiej na stole, co nie jest dla mnie wygodne, bo muszę bardzo mieć ręce przed siebie wyciągnięte. Nie jest to najwygodniejszy sposób, żeby coś robić. A nie zwróciłam na to uwagi na samym początku. Tak wrzucimy. Gdzie jest maska? Z drugiej strony te karty też są prześliczne, a szkoda, zobaczcie. I co tu można dać jeszcze? Oczywiście jakąś naklejkę. Zawsze te strony lubię najbardziej, bo się w nich bardzo dużo dzieje. Merytorycznie jest tam niewiele różnych rzeczy. Może tak. Bo zasadniczo nie dzieje się tutaj dużo. Może to. Bardzo klimatyczne, muszę powiedzieć. Chociaż ta jest najfajniejsza tutaj. Przeglądam jeszcze, co tutaj mogłabym sobie dodać.
Myślę, że ta róża też będzie całkiem ładna, zobaczcie. Robię sobie tu linijki. I chyba sobie coś tutaj jeszcze domaskuję. No i co? Tu już jest. Przechodzimy na następną stronę. Ekspresowy ten film i będzie taki ekspresowy, ponieważ tutaj główną rolę, tak jak poprzednio, będą naklejki miały. Więc efekt tego jest taki, że nie zajmie mi to dużo czasu. To jest to. Jak widać. Sobie tak zrobię. Tak tutaj. Może sobie tutaj parę rzeczy ozdobię tak pod spód. I można jeszcze dołożyć właśnie pod spodem, żeby tutaj nie było. Zawsze muszę jakąś naklejkę dać. Już tutaj jest ta kreska, więc ta naklejka powinna być albo tak, bez sensu. Tak lepiej chyba. Chociaż zastanawiam się, czy jej w ogóle nie przeciąć. Żeby tylko kawałek był schowany pod. Pod papier. Pod naklejkę tą dużą. Żeby jej nie marnować. Tą drugą można dać tutaj. No dobra, lecimy z tym. Tak, tu będzie wyglądało.
całkiem fajnie. Troszkę tu za daleko, ale... Ogólnie bardzo mi się sprawdza właśnie taka forma. Więc myślę, że sobie takie naklejki będę robić. No i jest, prawda, troszkę tu przebija, ale co tam? Całkiem fajnie weszło. No i co tutaj? Tutaj tak samo nie ma co specjalnie cudować, bo znowu będzie tabelka. Sobie ją zaznaczę. No i coś takiego drobnego można byłoby użyć. Tu myślę, że po prostu będą naklejki i nic poza tym, bo chyba nie ma specjalnie sensu cudować. Też nie może być ta naklejka za duża, bo trochę szkoda. O, chociaż to nawet jest... nie. Dobra, zostanę przy tych. Tutaj też, co prawda, mogłam ją... przeciąć, ale już nie przecięłam. Można jeszcze zawsze jakieś piórko dać. Tutaj troszkę można w innych kolorach niż na reszcie stron. Chociaż może należałoby jakoś czerwień wrzucić, ale czerwony piórek ja już nie mam. Zużyłam. Więc może popatrzę, co ja tu mam jeszcze z innych naklejek. I słuchajcie, chodzi na to, że strony są, tak jak poprzednio mówiłam już w którymś filmie, że mi te strony organizacyjne się skurczyły, ale w sumie to chyba nie ma znaczenia. Nie ma sensu robić stron dla samego robienia. No i tak wyglądają strony na marzec, więc jak widać, stylistycznie i formalnie nie ma zaskoczenia. Jeszcze to wygumkuję. I będzie można robić kolejne strony. Znaczy, strony można robić bez wygumkowania. I zobaczymy. Jak już mówiłam, mam pewien formalny pomysł na tygodniówki. Zobaczymy, jak mi się będzie robiło pierwszą tygodniówkę i od tego będzie zależało, jak będą wyglądały wszystkie. No to słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Bardzo ekspresowy ten film wyszedł. A to też dlatego, że to mam przygotowane, tego nie rysuję.
Więc słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę, za wszystkie miłe komentarze pod poprzednimi filmami. No i słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, pa!